Ostatnie 10 miesięcy mojego życia upłynęło na burzliwym romansie z grzybem. Z grzybem, co się zowie Candida albicans. Na Candidzie albicans przeprowadzałam eksperyment, na podstawie którego potem napisałam moją pracę licencjacką. Myślę, że przeczytałam na temat Candidy cały internet. W internecie mamy sobie bardzo wiele do wyjaśnienia. Candida w medycynie alternatywnej to jest temat rzeka, którego początek wydaje mi się, że przypada gdzieś na przełom lat 60. i 70., kiedy to w Stanach Zjednoczonych zaczęto postulować, że Candida u niektórych ludzi może wywoływać szereg nieprzyjemnych objawów, z którymi można walczyć stosując odpowiednią dietę i suplementację. Dolegliwości związane z Candidą diagnozuje się w medycynie alternatywnej albo poprzez szereg drogich testów. Znalazłam taki, który kosztuje ponad $600. Najtańsze gdzieś tak około 100-200. Strasznie dużo pieniędzy. Albo poprzez wypełnienie kwestionariusza, w którym odpowiada się na szereg pytań i jeśli liczba twierdzących odpowiedzi jest dostatecznie duża, to można rzekomo zdiagnozować u siebie problem z Candidą. Czy miewasz kłopoty z koncentracją? Ja mam. Czy czasem boli cię brzuch lub mięśnie? To też ja. Czy bywasz zmęczony całe życie? Czy miewasz ochotę na słodycze, chleb lub alkohol? Czy masz wypryski na skórze lub tyjesz z niewiadomych przyczyn? To ja. Czy jest na tej sali ktoś, kto nie ma Candidy? Jeżeli właśnie zdiagnozowaliście sobie Candidę, a na 99% właśnie to zrobiliście, to medycyna alternatywna zaleca Wam, byście leczyli tę dolegliwość za pomocą głodówek, detoksów sokowych, suplementów z ostropestu, picia soku z żurawiny albo zwiększania ilości warzyw w diecie i ograniczania produktów, które są mączne albo bogate w cukier. Tak jak z większością zagadnień z zakresu medycyny alternatywnej i internetowej, mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że mamy ziarnko prawdy, które jest obudowane bardzo wielką górą nieporozumień i przekłamań. Candida to jest rodzaj grzybów, który obejmuje bardzo wiele gatunków, z których 20 kilka może infekować ludzi. I spośród tych infekujących gatunków najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej omawianym jest Candida albicans. I przyjmijmy, że od tego momentu w filmie, kiedy mówię Candida, to raczej mam na myśli Candida albicans. Candida albicans jest elementem naturalnego mikrobiomu człowieka, czyli wszystkich tych mikroskopijnych żyjątek, które zamieszkują powierzchnię i wnętrze naszego ciała. Candida może zasiedlać skórę, paznokcie, jamę ustną, przewód pokarmowy czy pochwę i szacuje się, że mniej więcej u 60% wszystkich ludzi Candida gdzieś w organizmie rezyduje. Relacje pomiędzy człowiekiem a Candidą określa się mianem komensalizmu. To oznacza, że Candida z tego, że rezyduje na powierzchni lub we wnętrzu naszego ciała, czerpie jakieś korzyści, natomiast my nie mamy ani żadnych zysków, ani strat. Obecność Candidy przez większość czasu pozostaje dla nas zupełnie obojętna. Candida albicans jest także patogenem oportunistycznym i to oznacza, że w pewnych sprzyjających warunkach może wywoływać u ludzi infekcje, które nazywa się kandydozami. Jest kilka czynników, które sprzyjają rozwojowi kandydos, a w grupie największego ryzyka znajdują się osoby z obniżoną funkcją układu odpornościowego. Mowa tutaj na przykład o pacjentach, którzy przyjmują leki immunosupresyjne, także o nosicielach wirusa HIV, czy o osób, u których już rozwinęło się AIDS, o pacjentach nowotworowych, którzy przyjmują chemioterapię, a także o osobach, które są po długotrwałej antybiotykoterapii. Infekcje, które wywołuje Candida, dotyczą dokładnie tych samych miejsc, w których ona naturalnie rezyduje, czyli skóry, paznokci, jamy ustnej czy pochwy. Objawy Candidos różnią się w zależności od tego, gdzie ta infekcja się ulokuje, ale zazwyczaj obejmują ból, pieczenie i swędzenie danego miejsca. Nie udało się natomiast powiązać infekcji Candidą z objawami, które postuluje medycyna alternatywna. Nie wiadomo nic na temat tego, by Candida miała powodować trudności w koncentracji, nadmierne tycie, powstawanie wyprysków na skórze albo zwiększoną ochotę na coś słodkiego i alkohol. Candidozy mają duże kliniczne znaczenie, bo występują dość często, zwłaszcza jeśli mówimy o pleśniawce, czyli kandydozie jamy ustnej oraz kandydozie pochwy. Szacuje się, że mniej więcej jakieś 75% kobiet w ciągu swojego życia przejdzie przez taką infekcję. Natomiast pleśniawki są bardzo częste wśród noworodków, których układ odpornościowy nie jest jeszcze na tyle dobrze wykształcony, by być w stanie okiełznać i utrzymać populację Candidy w ryzach. Tego typu infekcje pozostają także proste w leczeniu. Szacuje się, że jakieś 80-90% przypadków Candidos pochwy da się wyleczyć już stosując tylko jedną dawkę środka przeciwgrzybiczego.
Candida staje się najbardziej groźna w momencie, kiedy udaje się przełamać barierę nabłonkową i przedostać do krwiobiegu. Wtedy może albo namnażać się we krwi, albo razem z tą krwią wędrować do praktycznie... Wędrować? Przedostawać się. Przedostawać się do praktycznie każdego narządu w organizmie i indukować tam infekcje. Infekcje tego typu są groźne, ale dotyczą przede wszystkim pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Candida zamieszkuje powierzchnię i wnętrze organizmu w około 60% ludzi, przez większość czasu nie czyniąc im przy tym żadnej szkody. W sprzyjających warunkach może się rozrastać i wywoływać infekcje, z tym, że infekcje tego typu nie przejawiają się ani nadmiernym tyciem, ani wypryskami na skórze, zwiększoną ochotą na słodycze, alkohol czy chleb, ani problemami z koncentracją. A w leczeniu candidos o wiele lepiej niż sokowe detoksy i głodówki sprawdzi się po prostu wizyta u lekarza. To, co proponuje medycyna alternatywna, czyli jedzenie większej ilości warzyw niż zwykle i ograniczenie cukru i alkoholu, jest spoko zawsze. Tyle tylko, że nie ma nic wspólnego z candidą. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dziękuję za uwagę i dziękuję, że byliście ze mną. Jak zawsze, zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał i nie przegapili żadnego z nowych odcinków, które będą się tu pojawiać regularnie co tydzień. Ja jutro idę się bronić z candidy, więc Wy życzcie mi powodzenia, a ja życzę Wam braku infekcji. Buzi!